Panie doktorze, z jakimi problemami najczęściej przychodzą pacjenci? Jesteśmy ośrodkiem flebologii małoinwazyjnej, dlatego choroby, z którymi najczęściej się spotykamy, to są żylaki kończyn dolnych. Jest to choroba bardzo rozpowszechniona w naszym społeczeństwie. Częstotliwość jej występowania szacuje się na 40-50%. Przy czym trzeba pamiętać, że u pacjentów w wieku powyżej 60 lat ta choroba potrafi występować u mężczyzn w ponad 50%, a u kobiet prawie 80%. No i ważna kwestia, czy żylaki trzeba leczyć, czy to jest tak, że możemy z nimi spokojnie funkcjonować i problemem nie należy się przejmować? Oczywiście, żylaki trzeba leczyć. Jest to choroba, która ma charakter postępujący. Często jej dalszy rozwój wiąże się z występowaniem większych dolegliwości, występowaniem zmian skórnych, obrządzeń. Także ta choroba predysponuje do wystąpienia powikłań takich jak zakrzepica żylna czy zatorowość płucna. Powiedzmy o metodzie, którą byśmy mogli w tym momencie polecić, bo sposobów na leczenie żylaków jest wiele, ale my dziś o pewnym konkretnym sposobie chcielibyśmy porozmawiać. Przed przystąpieniem do leczenia powinniśmy wykonać dokładną diagnostykę pacjenta. Dzisiaj takim złotym środkiem, złotym badaniem jest ultrasonografia doplerowska. Jest to badanie, które pozwala nam dokładnie określić istotę choroby, określić sposób leczenia, jaki możemy zaproponować pacjentowi, a także jest to metoda, która towarzyszy nam podczas wykonywania tych nowych metod leczenia i także pozwala nam śledzić przebieg pooperacyjny. W ostatnich latach rozwijają się tzw. techniki małoinwazyjne. Są to metody wewnątrzżylnego leczenia żylaków kończyn dolnych. Jedną z takich metod są właśnie metody laserowe, wśród których mówimy właśnie o metodzie ELVES. Jest to metoda oparta na laserze o długości fali 1470 nanometrów, oparta także na takich włóknach o takiej konstrukcji radialnej. Wiąże się to z tym, że te włókna świecą tak nie jak latarka, na prostko, naokoło, przez co mamy bardzo dobry kontakt włókna ze ścianą naczynia. Wtedy możemy dawkować bardzo małą ilość energii, a dla pacjenta wiąże się to przede wszystkim z bezbólowym i przebiegiem zabiegu operacyjnego i przebiegiem pooperacyjnym, czyli brakiem unieruchomienia, brakiem jakiejś rekonwalescencji. Pacjent może od razu po zabiegu wrócić do aktywności życiowej. W tradycyjnych zabiegach chirurgicznych jest to zawsze związane z jakimś unieruchomieniem, z rekonwalescencją, z bólem, z bliznami, z szwami, natomiast tutaj czegoś takiego nie ma. Pacjent po zabiegu wychodzi od nas i praktycznie może normalnie funkcjonować. Jaka jest skuteczność metody? Ta skuteczność jest bardzo wysoka, bliska właściwie 100%. Mówimy tutaj o leczeniu tych głównych żył, które powodują powstanie żylaków. Czasami to leczenie należy rozszerzyć o inne zabiegi uzupełniające. My w tym celu najczęściej proponujemy skleroterapię. Sam efekt zabiegu oceniam jako bardzo dobry. Dla mnie jako pacjenta jest najważniejszą rzeczą nie wyłączania mnie z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i życiu zawodowym. Nie odczuwałem żadnego bólu, jedyny dyskomfort był w sensie ukucia celem podania środka znieczulającego. Noga jest lekko zdrętwiała, tylko no wiadomo, jest efekt środka znieczulającego.